Witam z retropiwnicy. Wreszcie jest ona, moja zguba, karta, której szukałem i tak naprawdę zamiast niej na jednym z odcinków do testów trafił GeForce 7600 GT, ale już dzisiaj przetestujemy sobie kartę zgubę, czyli GeForce'a 6600. Zwykły 6600 bez dopisku GT. Wersja z tym dopiskiem GT już była testowana, już jest tutaj u mnie zanotowana w Excelu, jej wyniki są. Także tą dzisiejszą kartę na pewno będziemy sobie częściowo porównywać właśnie z tamtą wersją GT, ale też myślę, że takim lepszym przeciwnikiem będzie tutaj poprzednio testowany Radeon 9800. Tamta karta miała tak samo jak w przypadku właśnie tego GeForce'a 6600 szynę 128-bitową, szynę pamięci. Zatem myślę, że gdzieś tam te parametry obu kart mogą być dosyć zbliżone, zatem walka też może być zaciekła. Nie wiem, czy 6600 zwykła będzie jakoś lepsza, czy w ogóle będzie lepsza, a jeżeli lepsza, to czy jakoś tam specjalnie mocno i czy we wszystkich testach. Dzisiaj to na pewno sobie sprawdzimy. A teraz przejdźmy już do pulpitu. Widzimy, że otwarty jest program CPU-Z, który potwierdza nam platformę, bo oczywiście działamy na platformie z Pentiumem 4 Presco 3.0. Mamy 1 GB pamięci DDR. Pamięć chodzi oczywiście w trybie Dual Channel. No i mamy tutaj otwarte okno Everesta. W Evereście mamy właściwości procesora graficznego, czyli widzimy, że mamy tutaj do czynienia z kartą ogólnie LeatT QuinFast A6600, tak ten model się u nich akurat nazywa. Karta posiada oczywiście 128 MB pamięci, taktowanie układu graficznego 299 MHz. Mamy również tutaj konstrukcję 8-potokową, tak jak w przypadku Radeona 9800. Troszkę inaczej chyba wyglądają te liczby, jeżeli chodzi o urządzenia do cieniowania wierzchołków i pikseli. No ale to już mniejsza o to. Na pewno mamy wsparcie dla DirectX w wersji 9.0c. Jeżeli chodzi o pixel fill rate i texel fill rate, to wygląda on minimalnie gorzej niż w przypadku Radeona 9800. Tam mieliśmy około 2600, może takie niecałe. Natomiast tutaj mamy takie niecałe 2400 dla każdego z tych parametrów, czyli pixel fill rate i texel fill rate wyrażane w megapikselach i megatekselach na sekundę. Pamięć tak samo typu DDR, 128-bitowa szyna, o czym już wspominałem. Tu jest chyba również minimalnie niżej taktowana, stąd też przepustowość również jest minimalnie niższa. Tam mieliśmy coś ponad 9 GB na sekundę, tutaj mamy no troszkę poniżej 9, mamy dokładnie 8768 MB na sekundę. Tak nam przynajmniej podpowiada program Everest. Zatem możemy sobie zamknąć już tego Everesta. Jeżeli chodzi o to, jak karta tutaj jest widoczna w systemie, no to już sobie sprawdzamy. Sprzęt, menedżer urządzeń. Widzimy wszystko poprawnie zainstalowane. Karta graficzna to po prostu jeden wpis NVIDIA GeForce 6600. Zatem pora zajrzeć do sterowników. Sterowniki mamy wgrane w wersji, uwaga, tutaj mamy wersję 307.83. No a same sterowniki już z tych takich nowszych, to nowszy typ okienka. No i tutaj tylko oczywiście wyłączyłem synchronizację pionową na stałe. No i tak będziemy sobie to dzisiaj benchmarkować, odpalać na tym gry. Gry na dzisiaj przeznaczone, ale one będą dopiero po tej procedurze testowej. To GTA 3, spróbuję jedną misję sobie przejść. Tak, tą co ostatnio tam miałem problem chyba, nie wiedziałem, że tam trzeba raczej chyba klaksonu było użyć jakoś tak. Przegapiłem to. Także tam się wtedy zatrzymałem i sobie to spróbujemy wznowić. Dalej pojedziemy w Sirius sama, postrzelamy troszkę, no bo akurat tą gierkę lubię, czyli spróbujemy jeszcze kawałek podejść w tej grze. Tam do jakiegoś miasteczka chyba się doszło, miasto aniołów, czy jak to tam się nazywało, już nie pamiętam. Zaraz, po procedurze testowej sobie to odpalimy. No i jeszcze tam z raz czy ze dwa sobie postrzelamy, bo to tam raczej takie krótkie, szybkie partie są w Star Warsów, w Battlefront. Także to jest przewidziane na dzisiaj, a teraz odpalamy Excela i spójrzmy, że na żółto już jest oczywiście dodany rekord dla GeForce'a 6600. AGP 128 MB na szynie o szerokości 128 bitów.
Tak jak mówiłem, najbardziej mnie będą interesowały wyniki względem poprzednio testowanej karty Radeon 9800 oraz troszkę teoretycznie mocniejszej konstrukcji, bo wersji 6600 GT. Zatem zobaczymy, jak duże różnice będą w poszczególnych testach właśnie chociażby dzięki temu dopiskowi GT, czy on jakoś tam dużo wpływał na tą wydajność, no ale też bardziej mnie interesuje właśnie porównanie z tą stajnią przeciwną, czyli właśnie z Radeonem 9800, który w mojej wersji jest niestety na szynie 128-bitowej, ale to z kolei przekłada się fajnie na porównywanie bezpośrednie tych układów, ponieważ oba te układy, obie karty mają do dyspozycji bardzo zbliżone parametry. Ok, w takim razie zaczynamy standardowo 3DMark 2000, 2001, 2003, a w ramach testów OpenGL Quake 3 i Doom 3. Także wszystkie testy powinny dzisiaj ładnie nam się uruchamiać, no bo wiadomo, to już jest całkiem mocna konstrukcja. Nie ma tam żadnego kombinowania z 3DMarkiem 2003, że coś może nie działać. Na pewno będzie działać. Widzimy, że wyniki dla wersji GT były całkiem przyzwoite, więc dzisiaj też oczekujemy całkiem fajnych wyników. Zatem zamykamy, odpalamy 3DMarka 2000, no i chyba jedziemy z pierwszym testem. Oczywiście rozdzielczość 1024x768, 16-bitowy kolor na początek, zatem odpalamy. Mamy już wynik 13321 punktów i jest to chyba dosyć bliski wynik do tego, co prezentował Radeon 9800. Zaraz sobie go zanotujemy. 133,21. 133,21. No i widzimy, że faktycznie jakieś tam okolice 200-220 punktów na plus dla karty GeForce 6600. Natomiast jak wyglądała sytuacja na wersji GT, to było 13568, czyli kolejne jakieś 200 ileś punktów dzielą mniej więcej te karty, czyli nasz GeForce 6600 uplasował się po środku tych dwóch kart, pomiędzy właśnie Radeonem 9800, gdzie różnica była około 220 punktów, no i pomiędzy 6600 GT, gdzie również ta wersja GT uzbierała coś ponad 200 punktów więcej. Także tak to mniej więcej wygląda. Najbardziej właśnie mnie interesują te wyniki. Co ciekawe, wciąż Palit GeForce 4 Titanium 4200, karta starsza, wykręcała w tym teście więcej punktów, zarówno od Radeona 9800, jak i od tego właśnie GeForce'a 6600, ponieważ tam było 13371 punktów, czyli jeszcze 50 punkcików więcej. Ok, w takim razie odpalmy 3DMarka 2001. Tutaj już na pewno wynik podskoczy. Im nowszy 3DMark, tym tego typu karty będą bardziej premiowane. Zatem zamykamy to wszystko, zapisujemy. Zamykamy kolejne okienka i odpalamy 3DMarka 2001, nastawy domyślne. Tym razem już będzie 32-bitowy kolor. I zobaczymy, ile tutaj punktów wykręci 6600. Jedziemy. Thank you.
No i dobra, 12627 punktów 3D Marku 2001 wycisnął GeForce 6600. 126, 27, ok, notujemy. No i cóż można powiedzieć, jeżeli chodzi o 6600 GT, to było tutaj aż 15422 punkty. Radeon 9800 zanotował 13074 punkty. No i w sumie chyba liczyłem, że ten GeForce 6600 wypadnie znowu pomiędzy Radeonem 9800 a wersją 6600 GT. No niestety tym razem to Radeon 9800 okazał się mocniejszy i w tym konkretnym teście, w tym 3D Marku 2001 wykręcił jednak te przeszło 400 punktów więcej. Zatem, no, 6600 tym razem chyba coraz gorzej nam zaczyna wypadać. Nie wiem, jak to będzie w 3D Marku 2003. Tutaj zadziwiająco właśnie różnica była duża w tym 2001. W 2003 z kolei bardzo dobrze wypadła wersja GT. Zatem dziwne, żeby teraz było poniżej. Więc być może to jest tylko taka jednorazowa wygrana, tylko pojedyncza bitwa. Natomiast wojna być może dalej może być po stronie 6600. Nie sądzę, żeby tutaj mając różnicę pomiędzy 6600 GT a 9800, taką dużą jak 4900 punktów kontra 8356 punktów, to nie sądzę, żeby zwykła wersja 6600 wypadła poniżej tych 4900. Tutaj raczej bym się chyba spodziewał wyniku na poziomie jakieś 5,5 do 6 tysięcy. No ale zobaczymy. Póki co na razie jest 1-1 w starciu Radeon 9800 kontra GeForce 6600. Ok, sprawdzamy zatem 3D Marka 2003. Ten najcięższy 3D Mark właśnie jaki tutaj mamy na liście. Odpalamy. No i ja tutaj jednak liczę na tego GeForce'a, że pokaże na koniec więcej tych punktów niż wykręcił Radeon 9800. Przewaga raczej powinna być po jego stronie. Już się ładuje, zaraz sobie uruchomimy. Dobra, wszystko wygląda w porządku, zatem run. No, teraz to ja rozumiem. Wynik jest lepszy od Radeona 9800. No, chociaż też spodziewałem się jednak troszkę wyższego. Chyba za bardzo sugerowałem się kartą w wersji GT. Jednak te różnice między wersją GT a zwykłą są troszeczkę większe tutaj niż przypuszczałem. Stąd też trzeba brać na to jednak poprawkę. Nie wiem, jak to będzie w grach, ale w tych 3D markach to jednak wersja GT zdecydowanie lepiej wypada od zwykłej wersji GeForce'a 6600. Zanotujmy sobie ten wynik i porównamy go tam jeszcze z innymi. 54,33.
54,33. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy coś około 500 punktów więcej niż Radeon 9800 wykręcił. Oczywiście pokonany został AH3450. No wersja 6600 GT tu wypadła naprawdę przyzwoicie, bo ponad 8300 punktów miała. To jest naprawdę duży wynik, spore naliczenie. No oczywiście liderem cały czas jest karta GeForce 7600 GT. To był wynik aż 12236 punktów. No a dalej gdzieś tam blisko w okolicach to na pewno był Radeon na PCI, ta wersja HD 5450, tu było 4721 punktów. No a pozostałe rezultaty, no to raczej takie niszowe, niewielkie, nie mające wpływu na to zestawienie. Ok, tak to mniej więcej wygląda w sekcji Direct 3D. Teraz przesuniemy się na dwie gry, na OpenGL, na Quake'a 3 i na Duma 3. Widzimy, że Radeon miał tutaj 231 klatek. Tutaj już ta różnica w grze konkretnie pomiędzy Radeonem a chociażby wersją 6600 GT nie była jakaś taka wielka specjalnie, bo 231 kontra 255, no to tam jest jakieś 20 parę klatek różnicy. Zatem ciekawi mnie, jak ten GeForce się 6600 uplasuje, czy to jednak w grach ta wydajność będzie bliska tych wersji 6600, bliska sobie, a ciągle ponad Radeonem 9800, czy jednak tutaj również różnica między 6600 GT a 6600 będzie duża i nawet na tyle duża, że nie uda się przebić tego Radeona 9800. Pamiętajmy też, że gdzieś blisko czyha Palit GeForce 4 Titanium 4200. Tu też było całkiem przyzwoite naliczenie, bo 228 FPS-ów. No i mniej więcej, jeżeli chodzi o te karty, no to jeszcze ponad 200 FPS-ów wykręcał Radeon AH3450. No ale sądzę, że jednak tutaj na pewno będzie ponad 200 klatek, tylko chyba jednak będzie więcej niż te 207, dlatego tutaj akurat nie zwracam uwagi na tego Radeona. Także celowałbym raczej powyżej albo okolice 230. Takim tym minimum dla mnie to jest te 231 klatek, które właśnie nakręcił Radeon 9800 i raczej chyba liczę, że 6600 wypadnie troszkę lepiej tutaj. No zobaczymy. Obym znowu się źle nie zasugerował tymi wynikami, ale sądzę, że jednak będzie ponad 230 klatek. Zatem sprawdzamy. Już odpalamy sobie Quake'a, tylko to pozamykamy. Sprawdzimy na szybko jeszcze tylko nastawy. 1024, wszystko na maksa, zatem możemy wpisywać. No i sprawdzamy. Test powinien w miarę szybko się chyba zakończyć, no bo każde naliczenie powyżej 200 klatek trwa tutaj szybko. Dosłownie kilka sekund trwa, tak jak mówiłem. No i uwaga, sprawdzamy. 244,7, zatem całkiem ładnie. No i o dziwo jest to jakieś tam okolice 10 klatek chyba mniej niż wersja GT miała. To też tak troszkę dziwnie, bo w niektórych tych 3D markach różnica była faktycznie duża, a w tej grze konkretnej na przykład jest tylko 10 FPS-ów. No to 10 FPS-ów to nie jest dużo. Nie wiem, może tutaj bardziej procesor już blokuje te naliczenia wyższe. No, ciężko powiedzieć. 244,7. Zanotujmy to. No i udało się pokonać Radeona 9800. No tu jest śmiało ponad 10 FPS-ów, około 14. Także całkiem nieźle to wygląda. Oczywiście ten mały AH3450 również, no bo tu było tylko te 207 FPS-ów. Tak jak mówiłem, wersja 6600 GT jednak troszkę zawsze lepiej wypada. Tutaj akurat faktycznie troszkę, no bo w 3D markach to była ta różnica większa. 255,9 na koncie 6600 GT. Oczywiście niedościgniony 7600 GT z wynikiem 287 FPS-ów.
No i jedynie te 228 miał jeszcze Titanium 4200. Tak to wygląda na poziomie Quake'a 3, czyli całkiem nieźle spisała się ta karta 6600. Natomiast przed nami Doom trójeczka. No i tutaj spójrzmy na wyniki. Spójrzmy na wyniki, jakie przede wszystkim miała karta 6600 GT. No bo jeżeli założymy, że średnio tam kilka klatek czy kilkanaście klatek zazwyczaj jest mniej na tej wersji 6600 od 6600 GT, no to stawiałbym również tutaj wygraną. Również stawiałbym wygraną wersji tej GeForce 6600 nad Radeonem 9800. Radeon 9800 miał 46,5 FPS-a, nawet wyprzedził go ten Radeon AH3450 o jakieś dwie porządne klateczki. Także obstawiam, że przynajmniej 50, pewnie ponad 50 powinien mieć ten GeForce 6600. Zatem myślę, że możemy sobie odpalać oczywiście 800x600 high quality. Włączamy Duma trójkę. Jeszcze będzie szybka kontrola w opcjach, czy mamy odpowiedni tryb. No i myślę, że znów nie trzeba będzie przyspieszać tego podkładu żadnego dźwiękowego robić, no bo raczej ten test powinien w miarę szybko się zakończyć. Jedynie jak ewidentnie klatkuje, no to wtedy będę to przyspieszał i wstawiał jakiś podkład. Kontrola, wchodzimy do opcji, system, 800x600 high quality, wszystko się zgadza w zaawansowanych, zatem konsola. Dobra, wygląda to w porządku, zatem odpalamy. Także ja obstawiam gdzieś 50, może 55 FPS-ów, raczej pewnie około 55, bo myślę, że będzie tutaj wyraźniejsza przewaga nad Radeonem 9800. No i dobra, wygląda to całkiem żwawo, całkiem płynnie. Na pewno na tej karcie Doom trójka byłby śmiało grywalny, szczególnie w tym trybie 800x600. 128 MB pamięci, więc powinno to dobrze działać. Nie wiem, jak to by było w trybie Ultra, bo tam chyba jest jeszcze ten tryb Ultra Quality. No tam już mogłoby coś poklatkować. O, proszę, jaki ładny wynik. 60 FPS, równiutko. Mamy 60 klatek na sekundę. Przypominam, VSync mamy tutaj wyłączony, nie mamy synchronizacji pionowej, więc to jak najbardziej jest prawdziwy wynik. Tym bardziej, że 6600 GT tam miało chyba 64 z kawałkiem. Dobra, notujemy 60 klatek. Czyli znów jest tutaj niewielka, w grach jest dosyć mała różnica między 6600 GT a 6600, natomiast 3D marki już wykazywały tą różnicę troszkę większą. 60, po prostu 60. No i całkiem fajny wynik. 14, takie około 14 klatek więcej niż Radeon 9800. Dalej oczywiście około tam 12-11 klatek więcej niż Radeon AH3450. No i raptem 4,4 FPS-a mniej niż wersja GT. Także tutaj akurat w tym Doomie różnic większych nie ma na tych dwóch kartach. 6600 GT to wynik 79 klatek, zatem już tutaj wyraźniejsza przewaga tej wersji 7600, tej nowszej karty. No 9600 Pro miał 33,6. Tutaj jeszcze wart odnotowania wynik 42 klatki miał Radeon na PCI, czyli HD5450. Reszty wyników nie znamy, albo ewentualnie nie dałoby się pewnie odpalić na tych najstarszych kartach. Dobra. Wydajność mniej więcej mamy oszacowaną tej konstrukcji. W większości, w zasadzie to praktycznie wszędzie wygrywała nad Radeonem 9800. Jedynie to jedno potknięcie było w przypadku 3D Marka 2001. A tak za każdym razem karta GeForce 6600 górowała nad Radeonem 9800, ale za każdym razem ustępowała wersji GT.
Dobra, no i to chcieliśmy sobie ustalić, już o tym wiemy. Zatem pora odpalić klatki, żeby nam się wyświetlały i tak jak wcześniej mówiłem, zaczniemy sobie od GTA 3, spróbujemy tą jedną misję przejechać, może się uda. Później Sirius Sam, troszkę postrzelamy, no i na koniec tam jakaś jedna, dwie rundy w Star Wars Battlefront. Dobra, zatem ja już zakładam słuchawki na uszy, odpalamy GTA. Dobra. O, tutaj to będzie nam się wyświetlać. Mamy temperaturę, ale nie chce nam pokazać z jakiegoś powodu. Niby ta zakładeczka się pojawiła, bo mam tam zahaczone. Więc teoretycznie temperatura no, powinna być. A dlaczego ta karta nie udostępnia takich statystyk, to nie wiem. No bo to tam mam na stałe chyba wybrane, ale jeżeli karta tego nie udostępni, to się zazwyczaj to, ten napis nie wyświetlał. Natomiast tutaj się wyświetlił jako 0 stopni. No ciekawie, ciekawe, ale patrzcie jak dużo FPS-ów, 840 tu pokazuje. Oczywiście to tylko menu, więc nic to, absolutnie nic to nie znaczy. Szybka kontrola, jaki mamy tryb, 1024x768, czyli to co mieliśmy tutaj wcześniej ustawione. 32-bitowy kolor i tak jak wcześniej tam wspominałem w którymś odcinku, że te wszystkie dystanse tutaj gdzieś na maksa, limitery powyłączane i synchronizacja wyłączona. Ok, zatem odpalmy grę po prostu. Pewnie mnie tam gdzieś w tym garażu czy jakoś tak wypuści. No bo jako, że ostatnio nic tam nie ugrałem, więc no tak, jestem chyba w tym samym miejscu. Trzeba tą misję rozpocząć, ale tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o FPS, no to porządnie jest. Jestem na zewnątrz? Jestem na zewnątrz, okej. Zatem chyba trzeba było iść do tej literki L, jakoś tak. I tam chyba w to niebieskie pole wejść, żeby nam się ta misja jakby aktywowała, coś tam wyświetliła. No to biegniemy, już nie będziemy tutaj chyba furki łapać, bo to jest zaraz tu za rogiem. Po prostu ten kawałek się przebiegnie. No, idealna jak widać karta do tej gry chyba, przynajmniej do tego trybu w tej grze. No bo wreszcie tu jest wszystko idealnie płynne. Zobaczymy jak będzie w trakcie jazdy autem. Tak, o, tutaj się chyba wchodziło. Dobra, i tu chyba ta misja powinna nam się rozpocząć. Dobra, tu trzeba było pewnie te filmiki oglądać tam, ale szkoda, że nie jest to jeszcze w polskiej wersji. Okej, i teraz tam gdzieś była... aha, muszę furę chyba znaleźć, wtedy mi się pojawi ten kwadracik. Czyli kradniemy jakąś tam furkę. I jedziemy do tego... O, tu akurat jest różowy, więc trzeba będzie troszkę zakręcić. Chyba za daleko się oddalam. No dobra, to gdzieś tam naokoło polecimy. Obwodnicą powiedzmy. Albo się gdzieś tutaj przebijemy zaraz. Da się tak po prostu tutaj hop, no buch, do dołu. O, i tutaj trzeba byłoby... Tylko tu mamy ten... O, tam jest to niebieskie pole. Tutaj mamy przejazd. Dobra, już nie chcę nikogo rozjeżdżać. Oczywiście już maska w górze. Okej, okay. Aha, i tutaj teraz, no właśnie, wtedy nie doczytałem tego, że tu chyba trzeba ten shift kliknąć, żeby klakson odpalić. No i dlatego mi nic się tutaj nie działo. Ja sobie wjeżdżałem w to pole różnymi autami, kombinowałem, o co tu chodzi. A tu po prostu trzeba było kobitkę zgarnąć, która reaguje na klakson. Dobra. Mamy na szczęście już zaznaczony punkt, gdzie mamy teraz jechać. Podrzucić ją. No to ciśniemy w tamtym kierunku mniej więcej. Zawsze się jakąś tam drogę znajdzie. Jak nie przez trawnik, no to normalną. Ewentualnie kogoś tam się rozjedzie.
bo tak często bywa. O, za szybki skręt. No, fura skrętna. Myślałem, że aż tak szybko nie zareaguje. Dobra, tu gdzieś po tych zakamarkach. Ciśniemy, ciśniemy. Tu jeszcze dalej trzeba podjechać. To ta przypadkiem nie jest gdzieś w okolicy tego miejsca, gdzie z baseballa nawalałem. No, zmykaj. Sorry, przejechałem cię. O, tu. Tu jest niebieskie pole, okej. Dobra. I co dalej? No, jeszcze jaki monitor CRT. Dobra, nie lubię oglądać tych filmików, bo to za długo trwa. Burzy nie wiem, o co chodzi. No, ale to tylko tyle. Patrzcie, po prostu tysiąc dolców znów trafiło na moje konto. No, zatem jak najbardziej udało się. I chyba teraz trzeba... Co tam tak dzwonią? Klaksonują mi tutaj. Czy ja muszę teraz wracać z powrotem na bazę? Pewnie tak, żeby chociaż ta misja się zapisała. To podejrzewam, że trzeba tam z powrotem... To było literka... Tutaj możemy na skróty chyba polecieć przez trawnik, z tego co widzę. Na moim radarze. Rozpędzimy trochę tą furę. Tu można by już skręcić nawet. Czyli teraz, żeby tu nam się zapisało. Wow. Red light. Co to tam się działo? A żeby nam się to zapisało, to muszę chyba do tego domku tam pojechać znowu. Otworzyć te wrota. I chyba tak po prostu zrobimy. Tutaj naokoło przejedziemy. Jest tu przejazd. Trzeba tam skręcić w lewo. No szybka misja, myślałem, że troszkę dłużej to potrwa. No to w takim razie sobie ewentualnie dłużej postrzelamy w kolejnych tytułach. Tutaj to było, tak? Tutaj jest ten domek, okej. Jak zwykle baseball czeka i to chyba po prostu... A, furkę chowam. Dobra, a ja sobie chyba wchodzę tymi oto drzwiami. Dobra, w takim razie zamykamy i odpalamy następną grę, Quit Game. Elegancko tutaj chodzi, naprawdę nie ma się do czego przyczepić na tej grafie. No tutaj nas w Siriusami ten sam tryb będzie 1024, no to też powinno być mega płynnie. OpenGL 1024. Oczywiście ta temperatura nam się nie chce wyświetlić, no ale... Trudno, nie przeszkadza mi to. Ważne, że klatki się pojawiły. No i wczytamy i po prostu, o, to jest ten, to właśnie ten początkowe, to demko, co się zaraz na samym początku odpala. To ostatnio graliśmy na tym levelu. Także teraz jakieś chyba miasto aniołów, czy jak to tam się zwało. Zaraz też to odpalimy i zobaczymy, o co tam chodzi. Jeden gracz, no jak chcecie jeszcze zerkniemy tylko na opcje, potwierdzimy jaki mamy tryb, OpenGL, GeForce 6600 pokazuje ładnie, 1024, ja to nic nie grzebię, zostawiam tak jak jest. Jeden gracz. Dobra, co tu się dzieje, jestem w jakimś... Na jakimś dziedzińcu czy gdzieś. Patrzcie, ile tu jest tych naboi, tych skrzynek. Więc chyba pora to po prostu pozbierać, ale klatek jest, no przynajmniej przed chwilą było dosyć dużo, jak tak przy murku stoję. Pogłośnie chyba wam. Ta gra lubi troszkę głośniej jak jest. Dobra. Zbieramy, bo pewnie coś czuję, że będzie dużo strzelania tutaj. Tego nie mogę.
To mogę. Tego nie chcę brać. Dobra, to co? Chyba którymś z tych wyjść powinno się dać. Może zmienimy na to. O, już się coś zaczyna. Ponad 100 FPS-ów. I pewnie zaraz... O, to takie spory plac całkiem. No jest tutaj gdzie wchodzić do tych... O, to wszystko otoczone jakimiś murami, jakimiś budynkami dookoła. Tutaj, a na środku jakaś spluwa widzę. Okej, tutaj mamy coś wystające. Tutaj pewnie trzeba podejść, tak? No będziemy zwiedzać, zobaczymy, o co tu chodzi. Poczekaj, Montezumo, już idę! Montezuma? Gdzie jest Montezuma? Tak mniej więcej jak to... A, tu jest. Dobra, więcej tu nie wiem. Ciekawe, czy mogę tu wchodzić. Czy tam może być ciemno. Dobra, tak przejdziemy mniej więcej, jak to demko pokazywało. Tam już widzę. Wow! Tutaj się jakiś obudził. Od razu na mnie atakują. Myślałem, że pomału będę pojedynczo ich tam zgarniał. Dajmy szybszy rytm. O! Lepiej się przy takim tańczy. To dopiero. O, tu biegnie już. O, ale spluwa. To ja rozumiem, podoba mi się. Gdzie oni są? Nie widzę. No tu, a już się z góry atakują, patrzcie. O, chyba trochę... A, tu jeszcze. Myślałem, że przycichło, ale... Ale fajna spluwa, szybkostrzelna, naprawdę. Gdzie to? Już ich nie widać tak. Na górze ile tam jest też. No, więcej ich tutaj nie widzę chyba. Udało się sprzątnąć większość. Tutaj to gdzieś dojechało, czyli co? Być może tu muszę wejść, nie wiem. Spróbujemy, czy to jest otwarte. Otwarte. Gdzie? Tu. To z drugiej strony też? Jeszcze tam coś musi być. Wejdźmy wyżej, bo już nie wiem, gdzie to. Ciekawe, kiedy mi tu naboi zabraknie. Weźmy plecak. Tu chyba nic więcej nie ma, więc będzie można się wrócić. Tutaj da się, nie da się. Tu trzeba by pewnie skakać. Zobaczymy, czy się uda doskoczyć, bo umie z tymi skokami. To tak średnio. Ale też nie mogę tego brać, więc... Przejdźmy sobie, tam coś, jakaś zbrojka, czy coś takiego. O. No i w sumie za bardzo tu nic więcej nie widzę. Tędy wchodziłem? Chyba tak. No to zobaczmy jeszcze inne przejścia, dokąd prowadzą. Ło, ło, ło. A, tu takie sprytne. Chyba oberwałem lekko. Ale to będę musiał prawie pozbierać te wszystkie. Znowu jakieś części. Podniosłeś wesoło uśmiechniętą maskę.
Zaraz trzeba będzie wrócić przez to, no to jest najgorsze. Tak, bo tu chyba nie ma wyjścia, jak fajnie promienie światła wchodzą przez tamte okienka wysoko. Tu nic nie ma ciekawego, a gdyby po prostu to przebiec. O, można? Można. Dobra, tamtędy wchodziłem, tu już pozbierane, tu jeszcze coś jest. Czyżby do innego wyjścia drogi? A, nie, do serduszka. Ło, wow, byczek. O, tam mnie zaskoczył. Akurat na byczka to inna spluwa jest lepsza. Gdzie on tu się schował, taki byk wielki? I się nic nie odzywał, że tu siedzi. Dobrze, tak. O, drugi. Skąd one się biorą? Bo zmienię spluwę zaraz. Znienacka atakują byczki. Nie ma już tam żadnego. O! A ten? Nagle się pojawiły. Tu jeszcze nie byłem chyba, tak? Czy... A nie, to już wszystko będzie. Wszystko zwiedzone, więc mogę wychodzić. Tylko teraz nie wiem, czy nie... Czy nie zmienić broni. Właśnie. Chociaż tamta nawet z daleka całkiem dobrze sobie radzi, więc zostawmy ten szybki karabin. Daje radę, chociaż nie ma celownika takiego. O-o. Znów nie widzę, gdzie to jest. Góra? Ktoś na mnie biegnie, bo muzyczka gra, a nic. Trzeba tu po prostu wejść wyżej. A, tu się nie da tak. Po tym też się nie da. Wezmę te naboje, co tu są. Pewnie się przydadzą. A, tam jest. Uwaga. Trafiony? Zatopiony. Patrzę, gdzie coś się rusza, ale... Tak jak się idzie, to ciężko wypatrzeć takie pstrokaty niektóre. Zerknijmy, co tam z tyłu jest. O! A, tu mi będzie jeszcze tej jednej maski brakować. No tak, czyli muszę znaleźć tą maskę. Chyba, że ich jest więcej. Nie, chyba tylko dwie są. Dobra, to idziemy na poszukiwania w takim razie drugiej maski. O, tam coś wyskoczyło, podatajek jeden, czyli będę teraz atakować. Tu jestem. Ale drzewa kosze. Nie wiedziałem, że da się drzewa tak ścinać. Fajnie to wygląda. Zetnijmy to. No w całości da się je pościnać. Nawet ten mały pieniek, co tam został. Dobre. Tu za tym jest coś. Tu nie wiem znowu, gdzie trzeba iść po tą drugą maskę. To gdzieś obejdziemy. Gdzieś być musi jakieś wejście. Może trzeba przejść tam. Przecież tu jest zamknięte. Zamknięte. To musi być coś dużego chyba. Wejdźmy tu po schodach. Tu gdzieś musi być jakieś... O, tu jest wejście. O, i pewnie tu znajdziemy ją gdzieś.
No i? Coś więcej? Tego nawet nie mogę wziąć. A tu jesteś. Jakieś rakiety, czy co? Wszystko mam chyba na full, nie mogę tego zbierać. Czyli tam mam iść, gdzie żeś wyskoczył. Dobra, dzięki za wskazówkę. Czy ktoś widział maskę? Sztuki jedna. Tu jest. Coś mi zgniotło? Za łatwo. Za łatwo. Tu musi się coś zadziać. O! Coś nowego. O, te małe stworki. Gremliny. Patatajki kolekcji. O, gęsto, gęsto. Dobrze, mam tą broń, bo byczkin najlepiej się właśnie tą bronią rozwala. Tu od razu się podleczymy, jeżeli potrzeba. Nawet chyba nie. O. Słychać na zewnątrz chyba te stworki latające, te anielico strzelajki. Coś czuję, że coś tu mogło przybyć. Jakiś byczek gdzieś. Słychać tam coś. No, ale dopiero to były takie jednostrzałowce bardziej. Jeszcze raz sprawdzę, czy mogę to zebrać. Nie mogę. Okej, tu zawalone, więc muszę chyba wychodzić na zewnątrz, bo mam już tą maskę, więc tam mogę ją wklikać w ten murek. Tylko pewnie tu zaraz nie będzie tak prosto, bo już tu towarzystwo jest. Nie widzę znowu, gdzie we mnie strzelają. A, tu jesteś. Okej. O, i ten duży jest kluczek. Nie muszę nawet się nimi zająć, bo nie będę kombinował z tą maską. O, to już nie. To też nie, to teraz poproszę tą spluwę szybkostrzelną. Nie to, nie to, nie to, nie to. Cóż, jej nie mam? Ej, gdzie mój karabin? Nie ma. Dobra, to idę z tym. Wkładamy maskę. Okej, i co się teraz zadzieje? Obydwie maski są umieszczone na ołtarzu. Czyli teraz tutaj coś się otworzy? Na ring. Zapraszają? Chyba tak. No ale szkoda, że tam tej spluwy nie mam. A jest! No to gdzie ona mi się schowała wcześniej? Idziemy w takim razie. Z taką spluwą to mogę iść na ring, bo tam coś czuję, że wielka hala jakaś jest. Gdzieś tam wysoko jakieś da się chyba wchodzić. No ale zobaczymy. No już lecą. No i tak się kończy zadzieranie. Te zielone trzeba chyba zbierać. O, teraz mogę i te kapsuły wielkie, jedną przynajmniej mogę wziąć. A te zielone skrzynki to pewnie naboje do właśnie do tego karabinu. To tylko kamizelka, bierz pan. I nie strzelaj. Tu warto pozbierać. No to idziemy, przechodzimy przez to coś, labirynt. O, o.
Nie, ale takie zazwyczaj reagowały na miotacz ognia chyba. Sprawdźmy. Nie. Czyli trzeba będzie biec. Poproszę karabin. Znowu go zgubiłem. Dlaczego on tak się gubi? Nie mogę go znowu wyklikać. A, chwila. O, jest, tutaj przecież mam podgląd tych okienek. No. Uciekaj. A, tu jesteś. Pan Piła. Pan Ogrodnik na mnie czekał. Dobra, no i teraz wchodzimy znowu gdzieś chyba. Nie, to jest tylko przejście. A tu pewnie będzie się działo, bo widzę, że jakiś już niebieski wielki tam jest. Jak człapie, jak jakiś mech. Mech warrior. Tam widziałem też jakąś spluwę wielką. I tu taką fest wielką. A tu? Tu jesteś. Dobra, z tym poszło łatwo. Tu się nawet schował jakiś. O, będę szybki. Ale zasuwam na nóżkach szybko. Tych niebieskich tu jest sporo. Trzeba wybiegać ich. O, zwolniłem. Jeszcze tu są. Tych w pierwszej kolejności by wypadało rozwalić. Lejni? A, tu spluwę mam właśnie. Chciałbym przebić minigun. O, tak. Teraz to można kosić. Tam wyskakują. Dokąd? Ustawcie się w jednej linii, to od razu was zdejmę wszystkich. Dobra, czy góra? Ktoś mnie atakuje. No, się skończyło. No i za wolna, lubię szybkie spluwy, a nie takie mocne. Słaba ta spluwa. Ale tamten minigun to był fajny. Z tamtym to można było coś podziałać. Ale dobra, wychodziły tutaj z tego budynku, więc chyba ja tam muszę wejść po prostu, o ile się da. Bo może tylko dało się wychodzić, a wejść... A nie, da się. Ale głowa po prostu. Tak. Raz. Czerwone wytrzymały nawet. Tutaj mam naboje, więc to warto zebrać. I te piguły. Czy coś tu więcej jest? Chyba tak nie bardzo. Przejść się stąd nigdzie nie da. Więc trzeba wyjść po prostu, bo tu nic nie ma. Czy już mam tą spluwkę? Zobaczymy. Tu coś jest. Zebrałeś ukrytą amunicję, ok. Tam gdzie są te czarne, to chyba nie ma sensu wchodzić, bo tam wątpię, żeby coś było. No właśnie, gdzie teraz? Jakaś podpowiedź? Czy w ciemno trzeba szukać przejścia? Tu coś jest znowu, szybko biegi. O, teraz można szybko szukać przy okazji. Tutaj może da się gdzieś przejść. To tędy chyba wszedłem.
Tak. Kończy się. To chyba tędy wypada teraz. Albo tędy wchodziłem. A nie. Aż tak, ale jako to wielkie i przeskoczyło przez ten płotek. Czy jeszcze takie będą przeskoki? Ale to też był znak dla mnie, że muszę tędy iść. Chyba. Duże pole. Jest jedno serducho. Jest plecak. Czyli coś tu się będzie działo. Oj, tu będzie dużo miejsca, żeby strzelać. Analizowanie. Zaczyna się już muzyczka. Pytanie, z której strony nadejdą? Z przodu. Tu jest ta wielka armata. Tu też na demówce chyba widziałem to, z tą armatą. Tam te kule wcześniej. Zagrajmy w kręgle! No to gdzie są te kręgle? To bym się trzymał na coś dużego, bo szkoda marnować na to. No bo dobra. Byczki biegną. No na te byczki to dobra. Mam nadzieję, że z tyłu nie atakują też. Ja się nie obracam teraz, nie patrzę. Ale biegną blisko już są. Ile ich tu jest? Nie widzę, że już jeden mnie drasnął. Teraz patatajki. Wieczek. Wieczka to trzeba uważać. Są za blisko. Miejsce mi się zaraz skończy z tyłu. Tak się cofam. Byczek. Teraz powinienem zmienić namiotacz. Jak są tak blisko. A nie ma byczków. Nie, miotacz, miotacz. O. Jest, teraz grillujemy na całego. Ale wpadłem między nich. Tak mnie to utłuką. Ależ ich tu jest dużo. To same takie kostki, to mało mięsa będzie na tym grillu. Gdzie ty tu jesteś? Jeszcze jeden. Uff. Przetrwałem jakoś to.
Troszkę ta broń teraz mi nie sprzyja, to muszę wziąć inną. O, a teraz mam armatkę. Mam 16 tych kul. Jeszcze można pozbierać chyba. 24. 32. Zaskręcamy tu. O, pojawiło się akurat. No, dalej! Ołowiu, starczy mi dla wszystkich! Teraz tu w kręgle można grać. To dopiero jest plansza. Podleciał, o to wielki jeszcze. Skupić jak to, no już się skończyło, ale jeszcze to mam, ta jest jeszcze w miarę dobra spluwa, to da radę to? Chyba nie potrzeba, tarcza by się jeszcze jakaś, znaczy tarcza, kamizelka, bo tam się chyba nad 9 zostało tej ochrony, no, pewnie kolejna arena będzie za tymi drzwiami i kolejna. Dobrze idzie dosyć tą spluwą, bo ta jest szybka. Jest dosyć mocna i szybka. O, czerwony. Nie wiem, które są groźniejsze, czy te czerwone, czy te niebieskie. Chyba czerwone bardziej wytrzymałe są. Posąg rozwaliłem. Jednym strzałem. Pik. Elegancko. Pik. Jednym strzałem. Ciekawe jeszcze gdzieś się chowają tutaj, bo drugi posąg też go rozwalę na wszelki wypadek. No ale gdzie mam iść, to znowu może tam było jakieś wejście. Sprawdźmy tam. Tam jeszcze jest jeden. Jednostrzałowiec, uwaga. Pyk. No zdjęty. Oj, ta misja może trochę potrwać, nie wiem. Tu jest jakieś przejście właśnie, albo wejście do środka raczej. Pan ogrodnik.
strzelać z boków, czy nie? O, jakie zejście do dołu. Zwolnij. Fu. Już jestem. Czekaliście? I byle nie przegapić jakiegoś, nie wiem, przycisku czy coś takiego, gdzie trzeba coś wcisnąć. Tu to sobie w karty grali? Co to za miejscuwa? Tam są kolce chyba w wodzie. A tu znowu przeciąg... Oj! Stój, bo tu zaraz się... Ach, nie lubię tego. A tu? Ło! Aj! Rozwaliło mnie. I to, bo mnie musiało od początku zaczynać. Nie, tylko nie to. Tyle przejścia. I od nowa? Absolutnie, nie chce mi się. Jeszcze sobie zajrzymy w takim razie tylko do tego. Do tej ostatniej gry, do Star Warsów. O rany, tutaj to skusić. Tyle trzeba się nastrzelać, narozwalać, a później skusić raz i od nowa zaczynać. No, jak tak można? Dobra, Battlefront. Znowu będzie długi film. To na chwilę tylko sobie ewentualnie coś tam odpalimy. Zobaczymy, ile tu klaciorów będzie. Flyer 1. No, załączę się. Jakiś easy. W ogóle jaki tu jest tryb włączony? Chwila, opcje. Wideo. A, 1024. Na high, okej, okay, może być. W takim razie, jakieś może to. Tu mamy coś do wyboru. To? Nie wiem. To? No tyle chociaż, żeby postrzelać. Przez chwilę. Ciekawe, czy niezbyt ostre nastawy będą w tej grze. Nie, całkiem jest ok. Da się grać 40-50 FPS-ów. Dobra. Co to jest? Jakiś robocik? Jaki dźwięk dziwny idzie przy wystrzałach. A masz. Chociaż troszkę klatek by się więcej przydało. Chyba 800 na 600 to by trzeba było ustawiać w tej grze. Albo mieć mocniejszą kartę graficzną. No to też jedno z dwóch. (Grym)
oni tam tak strzelają. Próbuję tutaj się przedrzeć, chociaż pewnie zaraz mnie gdzieś tu utłuką. Tu jesteś. Sobo widoczni są tak. Trzeba się dobrze wpatrywać, żeby tego wroga znaleźć. Jeszcze raz sobie zespawnujemy się. Da się przez to jakoś przechodzić, otwierać? Nawet nie wiem, pewnie nie. To jest na zielono, to mój. No, to też mój, tak? Trzeba tu dobrze ich szukać, żeby znaleźć tego wroga. Niby cały czas słychać, że gdzieś tu strzelają. Może wejdę na górę, będzie łatwiej gdzieś, ale teraz mnie się zdejmą stąd. A co? No tak, lepiej widać z góry, ale też mnie łatwiej. Tam jakieś w osłonie jest. Klatkuje troszkę, znaczy troszkę, no jest 30 parę klatek, ale czuć, że tak nie jest, nie jest idealnie płynne to w tej grze, ale dajmy, da się teraz z tego poziomu obniżyć? Nie, to można tylko sterować nastawami, a rozdzielczości nie da się. Dobra, gramy dalej. Jeszcze raz. Lepiej od razu chyba gdzieś na jakiś dach wejść. Jak jest taka możliwość. Skacz. Ciekawa gierka, ciekawa. Czy jakiś jest schowek? A to tylko schowek, taki myślałem, że przejście. Łatwo tu. To jest twór. A przejechał mnie chyba. To oni się chyba tak śmieją. No dobra, pograliśmy odcinek i tak długi, zatem myślę, że pora kończyć. Karta spisuje się całkiem nieźle. Można sobie wiele tytułów na takim sprzęcie odpalać. Całkiem wydajna. Dobra, no i to pewnie będzie wszystko w tym odcinku. W takim razie dzięki za oglądanie. No i do następnego. Hej!